żyje. Powrócił. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Gotika Nocy Kruka, ale Livera. Modyfikacji do tej gry. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyty ekwipunek. Sprzedałbym ten zardzewiały miecz i ja to zrobię. Natomiast najpierw w sumie z niegłupim pomysłem byłoby otworzyć te drzwi, wejść do środka, zgarnąć wszystko co tutaj się znajduje, ser, mleko, krótki miecz, wyjść na zewnątrz, sprawdzić, że tutaj na pewno nic nie ma, fajny balkon mają zrobiony. Zgarnąć jeszcze wina, zgarnąć tutaj kuferek, sprawdzić jak przeczytam ten pulpit co coś będzie. Złoto, ciężki talerz i klucz do wieży. Ciekawe jakiej. No i ciężki złoty talerz, no piękna sprawa. I co jeszcze mamy? Miód dostaliśmy. Udźwig nam się trochę zwiększył, nie, trochę tutaj zyskaliśmy. I jeszcze tutaj bym coś zgarnął. Tak jest. I wyjdźmy stąd. Wynoś się. No, wyno. Od razu lepiej. Wyniosłem się jak tylko mogłem. Dobra, widzę, że trzeba będzie się przespać, coś koniecznie zjeść. No to zróbmy to, moi drodzy, i potem widzimy się u kupca, któremu będę mógł opchnąć te miecze. No i moi drodzy, jestem z wami, jestem. Jest noc, bo przespałem się, stwierdziłem, że po co tutaj. Zbliżam się tak do końca, proszę bardzo. I jeszcze mogę okraść tutaj ludzi. Kufer, proszę bardzo, złoto, sztylet. No bo część ludzi dobytek trzyma w swoich mieszkaniach, gdzie bardzo blisko tak naprawdę. O, proszę bardzo. Rzepę dostałem, bardzo blisko wyjścia. Nie jesteś wcale taki głupi. No nie jestem, nie jestem. Ja bym powiedział, że nawet jestem bardzo i tu bardzo mądry. Śpią? Dobra, ten wstał. Czego diabła chcesz? Elegancko. Proszę bardzo. Klucz zgarnąłem. Co to za rzeczy? Klucz Bospera, proszę bardzo. I tu jeszcze mam mieszek ze złotem. Jeszcze otwieramy. Kurde, no całkiem nieźle. Ten sztylet oczywiście się pozbędziemy go. Warto rozmawiać, prawda? Warto rozmawiać. Punkty trafić plus jeden. I jeszcze bardziej warto rozmawiać. Cholera. Oczywiście tutaj sobie pochodzimy. Dobra, jeśli ktoś ma blisko tutaj wejścia coś ciekawego, to jesteśmy w stanie właśnie w ten sposób to zgarnąć. A co dzisiaj będę chciał robić? Okej, ciekawe czy zdążę, nie? Sprawdźmy. Nie masz tu nic do roboty. Oczywiście, że nie, ale sporo zgarnąłem zanim się ogarnęliście. Tu też coś widzę. Ej. Coś widziałem. Powiedziałem dokładnie to samo z tego z daleka. Mam swoje zdanie na ten temat. Stara moneta strzała, pięknie. Właśnie o to chodzi tutaj. Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. Zdobywać ile można, piły. Proszę bardzo, wody, wszystko zgarniamy, co tutaj jesteśmy w stanie. Jeszcze smoła. No i tak też mniej więcej możemy tutaj poruszać się po mieście i w nocy zdobywać itemy, które są w miarę blisko przede wszystkim. Kto opowiada takie rzeczy? Tytoń ziołowy, proszę bardzo. Nie wiem nawet, czy ktoś tam był. Mądra decyzja. Dobra, tu są mieszkańcy. Co jest? Co jest? Nie wiem, no. Tutaj proszę bardzo, obywatele okradzeni. Coś dostaliśmy ciekawego? Mamy smażone Jest szynka! Tak, jest! Bardzo jej potrzebowałem. Bardzo jej potrzebowałem. No bo teraz będę mógł spokojnie udać się tam, gdzie potrzebuję, czyli do miejsca,
którym nauczy mnie jeden koleś, jak no oprawiać. Znaczy, mam zadanie w ogóle. To jest zakazane przez wszystko. Nie. Głodny myśliwy, proszę bardzo, Grom. Grom mnie nauczy. Znaczy, ja nie wiem, czy on nie jest do końca takim myśliwym, ale nauczy. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie wiem, ty mi powiedz. Mamy rybę. Halvor sobie spał, to spał. Dobra, moi drodzy, to co mogę zrobić, to biegnę do gospodarstwa Onara. Spotkamy się po drodze. Natomiast, no cóż, piękna sprawa, nie? Piękna sprawa, że udało się tutaj trochę okraść, no i tą szynkę znaleźć. Ależ mi o to chodziło. A może by tak wpaść i tutaj coś okraść? Mamy klucz. Teraz każdy już o tym wie. I ciekawe, czy jak teraz ponownie wpadniemy i okradniemy. Poszedł spać? Wystarczy, że wpadnę i kufer zajumie. Zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nie mogę się zajmować wszystkim. Do czego to klucz? Trzeba by otworzyć ten kufer, więc trochę lipa. Liczyłem na to, że będzie można to zrobić automatycznie, ale nie. Klucz Konstantina. Mamy klucz Konstantina, natomiast no cóż. Teraz każdy już o tym wie. Męzurka. Dobra. Plan pierwotny. Biegniemy. Chyba, że tutaj jeszcze coś jest. Plan pierwotny. Trzeba jednak... No nie. Kogalagon jest tutaj. Trzeba jednak udać się na gospodarstwo Nara. No i moi drodzy, proszę bardzo. Dotarłem do miejsca, gdzie Grom się znajduje. Cześć stary. Kuferki. O, tu mogę otworzyć. Siarka, wytrych. O, ale tego nie mogę. A może spróbujemy? Moi drodzy, kod to lewo, prawo, prawo, lewo. Wino, skała, esencja i 8 sztuk złota. Sporo mamy już kasy, możemy znowu się nauczyć siły. Mam nadzieję, że siły. Słuchaj, Gromie. Oto jedzenie. Doskonale. Co teraz? Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego chciałbyś się nauczyć? Żuwaczka, to bym chciał. Żuwaczki pełzacza lub polnej bestii możesz usunąć, używając do tego celu jakiejś wytrzymałej, metalowej dźwigni. Są bardzo mocno przytwierdzone do czaszki. Super, jeszcze. Naucz czego chciał. Wszystkiego w zasadniczo, kły. Usuwając zęby, musisz bardzo uważać, żeby się nie połamały. No i w sumie tyle na razie, bo punktów mam 6. Ej, to w sumie mogę się jeszcze więcej nauczyć, bo mógłbym pokonywać więcej potworów. Co mam jeszcze tutaj do zrobienia? Naucz mi czego. Rów cieniostwora i serce. Na razie tych dwóch w sumie nie mam co się uczyć, no bo po pierwsze, żaden, tutaj zaraz trzeba będzie coś zjeść, żadna polna bestia nie ma serc do pozyskania, z tego co wiem, a polne bestie są w sumie bestiami, które chciałbym w sumie zaraz pokonywać, więc fajnie by było. Przy okazji mam ten talerz, to mógłbym oddać tutaj, no nie, bo to jest, przy okazji, świetlenie jabłkowe, a nie mogę tego ruszyć, myślałem, że to jest coś innego. Mam talerz, ciężki złoty talerz, niby to zadanie mam wykonane, no ale może... Nie trzeba mi więcej kłopotów. To naprawdę nie mój problem. To było oczywiste. Kurde. Nikt tutaj nie pilnuje? To było wiadomo od dawna. To sobie zapiszmy. Moi drodzy, chętnie bym to otworzył, ale Wasili tutaj lezie. I niestety, ale czepia się. Bardzo się czepia. Więc na razie muszę sobie z tym zaczekać. Niech on sobie przejdzie. Ale Maria powinna gdzieś być. Elena nie. Cholera, co jest? Maria. Mam przy sobie złoty talerz. Czy to twoja własność? Tak, to on. Stokrotne dzięki. A jak będzie z moją nagrodą? Czy chcesz się zatrudnić na naszej farmie jako najemnik? No nie. Nie, nie bardzo. Więc przyjmij w nagrodę to złoto. Zasłużyłeś na nie. Dziękuję bardzo.
Ty, akurat mi jesteś potrzebna. Dobra, proszę bardzo, talerz, wykonane w ogóle to zadanie mamy. Dziwna sprawa, ale wcześniej mieliśmy je, proszę bardzo, wykonane, więc tak to wygląda. Dobra, zgłodnieję, więc muszę coś zjeść. Niestety smażone mięso, to jest, wydaje mi się, dobrym pomysłem, dziękuję bardzo. Zjedzone, czy Wasili? Aha, ta sobie przybiegła, słuszka. Ech, nie ma lekko, co ona za mną tak biega? Nie potrzebujecie, kobieto. Chętnie bym tutaj kufer ogarnął, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Przy okazji, tutaj chyba są jeszcze kamienne tablice, więc jeszcze zgarniemy. Może akurat wtedy sobie tam kobita w sobie pójdzie. A nie, tu jest wszystko zgarnięte. Ej. No ale może sobie poszła. O, i punkty trafień plus jeden. Może sobie poszła, a ja w tym czasie otworzę tą skrzynię. Bo why not? Jeśli tu nikogo nie ma, to chętnie bym to otworzył. O tak, nikogo nie ma. Skomplikowany zamek. Lewo, prawo. I zgarniamy złoto. To przede wszystkim. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które tutaj potrzebowałem. Potrzebowałem trochę okra, żeby się wzbogacić. No, mam sporo siły, mam fajną broń. Wydaje mi się, że niegłupim pomysłem byłoby zapolować na polne bestie, bo żuwaczki one mają. A ja jestem w stanie je pozyskiwać. No to chyba to jest najlepszy pomysł ever, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, może nie najlepszy ever. Ale nie głupi. Ta jest. Żuwaczka polnej bestii. Ta jest. Pięknie. Siadło jak złoto. Dobra, ciemne grzyby. Udźwig trzeba pamiętać. Czemu ten się nie ładuje? Proszę bardzo, strzała, krótki łuk. I coś tutaj jeszcze mamy? Ej, nie chce mi się zebrać. O, teraz mi się zbierze. Mamy coś lepszego. Kiepski miecz dwuręczny. No, to nie jest jakieś super dobre. No, ale cóż. Moi drodzy, jeszcze z jedną polną bestię bym upolował i w sumie udał się do miasta. Chodź. A może jeszcze jedną? Tam udźwig, luzik. W sumie całe gniazdo zaraz wyczyścimy. Tak jest. Dobra, moi drodzy, i nie wiem jak ten udźwig się ma. Dobra. Tutaj jest. Oj, to wpadł ciężki sprzęcior. Dobra, więcej raczej już nie przeniesiemy, więc na tym zakończymy. Ja lecę do miasta, posprzedaję te fanty, no i się usłyszymy ponownie. Moi drodzy, ale w drodze do miasta stwierdziłem, że przecież jeszcze kapliczka Inosa. Przecież kapliczka Inosa, posąg Inosa, można, nie? 300 sztuk. Siła o 1. Super, 46. Jeszcze trochę mi brakuje, ale niedługo będzie sukces. Wiadomo, zaraz zacznę tracić zdrowie, natomiast nie przeszkodzi mi to potem uzdrowić się u Watrasa albo coś zjeść, a tymczasem lecę ogarnąć te towary, które będą mi zalegać w ekwipunku.
Moi drodzy, jestem głodny, spragniony, jeszcze mi się spać chce. No ale co zrobić? Trzeba ogarniać sytuację jak tylko można. Dobra, sprzedaję itemy, żeby jak najwięcej złota posiadać. Krótki łuk do niczego mi nie jest potrzebne. No i to co mogłem, to sobie posprzedawałem. Tutaj jeszcze klucze mam. Okej, jestem już nieprzeciążony, to jest dobra sprawa. Możemy jeszcze pójść się przespać w darmowej miejscówce, chociaż bardziej chyba coś zjeść. No i skoczyć, wiecie gdzie możemy skoczyć? Fajnie by było udać się na farmę Akila i spróbować zająć się tymi bandytami, którzy tam są. No bo czemu by nie, dobra. Wiem, że jestem głodny, ale przede wszystkim... Tak jest, okej, dobra. I coś bym zjadł, coś prostego, czyli smażone mięso. No i dobra, zjadłem. Teraz już mam full HP, no i jeszcze może Watras by mnie uzdrowił. Nowy dzień, słuchaj, Watras, uzdrowić. Możesz. Tak jest. Piękna sprawa, uzdrowiony przez Watrasa. No to co, spróbujmy z tymi bandytami. Od strony Akila chyba trzeba będzie z nimi się zająć. Na polne bestie będę mógł pokonywać, to już poza nagraniem. Więc to mi naprawdę dużo pomoże, bo tych polnych bestii jest od groma. A ja już chyba wszystko, co mogę z nich pozyskiwać, jestem w stanie pozyskiwać. Piękna sprawa. No moi drodzy, to powinno mi dać dosyć dużo. To, że jestem w stanie pozyskiwać te rzeczy, naprawdę powinno mi dać dosyć duży walor tutaj, jeśli chodzi o między odcinkami tutaj granie. Doigrałeś się. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Kolego? Kolego? Doigrałeś się. Pojedynczo. Hej koledzy, kolenda, hej kolenda, kolenda, hej, kolego. Doigrałeś się. Czemu wszyscy, co wy jesteście tacy w gorącej wodzie kompanii? Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Jakie uciekaj? Ja nie uciekam. Ja co najwyżej stosuję taktyczny odwrót. Rozerwę cię na kawałki! No nie rozrywaj, nie rozrywaj! Dużo was. Stój, śmieciu! O stary. Jedziemy. Dobrze, ej. Stary, musisz go trafić. Jego wina, że nie ogarnął. Piwo, bryłka złota. Elegancko. Biały rum. Co tu jest? Ogniste ziele, dobra.
Trzeba będzie powalczyć. Jednego mniej. Zostało jeszcze opór. Doigrałeś się. Pamiętajcie, moi drodzy, że jak was bandyci atakują, to żeby nie stać w jednym miejscu. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Dobra. Niech sobie idą. Ten frajer źle trafił, bo na górkę tutaj. Więc będzie miał przerąbane, bo zaraz do niego podejdę. Tylko sobie grę zapiszę. Ej, chodź tu. Tak jest. Ty! Tak jest. I starą kamienną tabliczkę ma. Tarcza, ale gorsza niż moja obecna. Oj. Tutaj trzeba coś zjeść koniecznie będzie. Nie mam już pieczonego, zupę rybną mamy. O! Super. Dobra, moi drodzy, wczytałem grę, żeby nie było. Pewnie zauważyliście. Doigrałeś się. Aleś mi przywalił. Ziombelku, poczekaj. Ej. Rozerwę cię na kawałki. No weź już tak nie mów. To brzydkie słowa są, bardzo brzydkie słowa. Nie wolno tak mówić. Nieważne do kogo. Oni się przyblokowali. Oj. Okej. Kurde, robi się. Robi się ostro. A może nie? Ty, ziomek. Co ty, jak ty przebijałeś mnie? Ale to jest mocny. Mocny, mocna broń, mocny pałasz. Jedziesz z nim. Bezimienny jeńców nie bierzemy. Tak jest. Jak nie potrafi schodzić po schodach, to jego problem. Bełty mi się skończyły i trzeba się przespać. No to co, moi drodzy,
widzimy się w mieście, prześpię się. Dzięki temu się powinienem trochę uzdrowić i wracamy tutaj, nie? Mam coś do sprzedania, tarczę mam do pchnięcia, więc też to zrobię. Miecz, zardzewiały krótki miecz schowam, no to widzimy się z powrotem w tym miejscu. No i moi drodzy, znowu jestem w tym miejscu. Będziemy walczyć z ostatnimi bandytami, bo niewiele ich zostało. Aleczkolwiek trochę zostało. Tak jest. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Ty kolego. Rozerwę cię na kawałki. No ja właśnie liczę na to, że jednak nie. No właśnie. Ty biedny frajerze, nawet złota nie masz. No właśnie miał. To jest niezła, niewiele gorsza od mojej. No cóż, dobra, musimy coś zjeść koniecznie. Gulasz zjedzmy. I ostatni. Moi drodzy, został ostatni, the last, but not the least of the bandits. Ty! Ta jest. I co? Śmieciu. Dziękuję. Stara kamienna tablica, dwie, czyli wszystkie mamy. Faktycznie tam ich mieli trzy. Pięknie odzyskane. Tu widzę, że są polne bestie. To też pokonamy. Natomiast nie teraz. Teraz co trzeba by było zrobić, to chyba się jednak mocno przespać. Dzięki temu odzyskamy HP. Ja w sumie pobiegam tutaj, postaram się przedmioty jakieś tutaj jeszcze, proszę bardzo, pozbierać. No i co? Słyszymy się pewnie rano, bo wydaje mi się, że wtedy polne bestie pokonam na trasie, a w sumie Randolph. A wiecie co? I tak będę tracił HP. Nie mam dużo, więc nic mi się nie stanie. Mogę spróbować ten konkurs picia pchnąć. Tamtędy on pewnie będzie szedł, więc dobrze się bandytów pozbyłem. A gdyby nie, no to tędy jak będzie szedł, to na pewno nic mu się nie stanie. Tam jeszcze drogę trzeba oczyścić. Natomiast mogę pogadać już z tym gościem w karczmie Orlana o tym konkursie. No bo why not, why not. Przy okazji, no tak jak mówię, jutro bym tę do końca wyczyścił, znaczy do jutra. A dzisiaj możemy już kontynuować tutaj to zadanko. Cześć stary, pokaż mi swoje towary. Tego oczywiście, które ty się tam mogę zgarniać. Tylko plotki. Nie można na tym polegać. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Tak mówiłem. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. A któż to taki? Randolph. Randolph moczy morda? Dobrze, czemu nie? Przyślij tu tego herlaka. Niech pokaże, co potrafi. Nie mam czasu na takie. Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. No może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. Nie musisz mi tego mówić. Jak dużo chcesz postawić? Czy coś się w końcu zmieni? 100 sztuk. 100.
To mi się podoba. Mówić o takich rzeczach. Wezmę pieniądze na przechowanie, dopóki konkurs się nie skończy, dobra? Żadna wielka sprawa. Oto mój wkład. Myślisz, w porządku, ja mam idź po Randolfa i niech ci to nie zajmie całego Mówię dnia, słyszysz? O takich rzeczach. Ode mnie nikt się Orlan. Nie dowie. Dobra. Jak? Nie musisz mi tego mówić. Okej, okay, to nie do końca. Pokaż mi jeśli to było oczywiste. Mogę zapłacić. Pierścień, pas myśliwski. Żadna przydałby się jakiś sprawa. Pas, ale w sumie te pasy, które ja mam, mówię ci no to trochę lipa, bo jedynie co to robią, to... Dobra, zapiszmy grę. Ciągle to samo. Dobra, coś tam mogę wziąć, więc tutaj proszę bardzo, woda, kiełbasa, ser. To mnie wcale nie dziwi. Piwo, to mogę. Tego nie mogę, kufer tego prawda. Też nie mogę. Piwko też mogę. Klucza i nie, tego nie mogę, nie? To jeszcze też nie. To mogę wszystko, to spoko. Czyli gulasz, wino, chleb. I tutaj ryba, gin, mogę. Jedyne co, to żeby tutaj wziąć udział w tym konkursie. Do dna, okej. Okay. Podeślę. A my zamienił butelkę ginu, którą uklaczałam w tym kufrze, na butelkę wody. Butelkę wody mam. Tego jest więcej, wiesz mi. Problemem jest butelka, że on musi wyjść. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Bez tego nie ma szans, więc cóż, trzeba chyba troszkę poczekać, bo on czasami wychodzi, nie? Mogę ci opowiedzieć. W tym czasie udam się do miasta, zanim udam się do Randolfa, wyczyszczę skrzynię i wrócimy tutaj. Moi drodzy, jak widzicie, punkty trafień mi wpadły. Ja pędzę do mojej jaskini, żeby tam przechować fanty. To, co później zrobię, to prześpię się do północy, no bo żeby podmienić ten alkohol na wodę, muszę do północy się wyspać, więc w ten sposób też to zrobię. Znaczy do 23 się może prześpię, żeby o północy również być tam na miejscu i to wam pokażę. Moi drodzy, jest 22 minuty po północy, ale widzę, że Rukhar sobie siedzi spokojnie, więc niech sobie siedzi. Ja podmienię ten kufer, proszę bardzo, gin na wodę i okej, okay. I super sprawa. To jest wszystko, co miałem zrobić. Jeżeli on tego nie widzi, teraz, czy Rukhar mam z tobą pogadać? Nie. No to możemy się spokojnie udać na farmę Akilam, pogadać tam z... ziomkiem, na którego postawimy tak, żeby tutaj wszystko było jak najlepszym porządku i wydaje mi się, że trzeba będzie tylko czekać na wygraną i liczyć pieniądz. Pieniądz robi pieniądz, moi drodzy, tak to też wygląda. Gdzie oni są, gdzie oni są, jest późno. Ja jeszcze muszę pobiegać po to, żeby ryby sobie, znaczy i żarcie sobie zrobić. Słuchaj, Randolph. Ile pieniędzy potrzebujesz, by wziąć udział w konkursie? 10 sztuk złota. Dam ci pieniądze, byś mógł stanąć w szranki z Rukharem. Naprawdę? Serdecznie dziękuję. Wkrótce je oddam. Jeśli wygram, dorzucę nawet coś ekstra. No okej, okay, świetna sprawa. On pewnie tam rusza. My ruszymy tam wcześniej, żeby pogadać z Orlanem, bo wtedy pewnie będziemy mieli... pewne info, że wszystko cacy gra, konkurs się odbywa, a dla mnie ten czas, który upływa, jest jak najbardziej w porządku, bo i tak muszę się pożywić, co zrobię rano, no i przede wszystkim też tutaj wziąć darmowe posiłki, znaczy darmowe, no ryby oddaję, nie? No ale zupy... O! On oczywiście... Nieźleś mnie urządził. Nikt nie chce tego. Będę sobie... musiał dalej uważać na Rukhara. Jak naprawdę w to wierzysz? Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. Widzisz, się to, to źle wpływa na interesy. To tylko plotki. Co? Będzie ciągle dobrze. To samo. Jakie zbroje? Mam tu jedno. Kiepska sprawa. 510, pancerz łowcy. No spoko, ale ja nie mam pieniędzy na paski pancerze. Więc spokojnie, nie tutaj chłopaki sobie piją. Ej, bezi. Piją? Nie wiadomo już komu można ufać. Trzymam się od tego z daleka. No to co? Ja lecę do miasta, ogarnę żarełką, no i się oczywiście spotkamy. Moi drodzy, wyszedłem właśnie z domu Eddy. Muszę zjeść gulasz pewnie. To będzie najlepsze wyjście.
Okej, okay, już jest całkiem nieźle. Jeszcze tutaj złapać trochę wody. No i byśmy, skoro mamy umiejętności tutaj kradzieży, spróbowali się dostać do tego magazynu. No i w sumie okradli to, co tam jest skitrane, bo wydaje mi się, że to jest niegłupi pomysł. Mam umiejętność okradania zamków, więc why not, tylko muszę zapisać grę, no bo to niekoniecznie za pierwszym razem się uda mi tam wskoczyć. Dobra. A w sumie... Moi drodzy, szczerze... Prawo, lewo, lewo, prawo. Wino, chleb, kiełbasa, ser. Super sprawa. No i jeszcze drugi tutaj kuferek. Prawo, prawo, lewo, lewo. Menzurka, szczypce, młotek, pochodnia. Liczyłem na więcej. Liczyłem szczerze na więcej. A tu nic, tu lipa totalna. Skoczymy tutaj. O, może to jest jedyne, co będzie spoko z tego całego wyjścia tutaj. Ej, Bezzi. Normalnie wskocz na skrzynię. Tutaj się wespnij. O, właśnie. Jean. Tkanina. Tyle? Naprawdę? Kurczę, to przecież wiadomo, prawda? Możemy jedynie przeczekać. O! Kusza str... A, to mam już taką. Nie wiem już, w co wierzyć. Wam to jolo, że ja tu sobie biegam. Menzurka, smoła. Przerobione specjalne drewno. Super sprawa, tylko że ja aktualnie... O, tędy można wejść. Słyszę o tym po raz pierwszy. Serio? Czyli zamiast skitrać normalnie można było obiec? Dobrze. Możemy jedynie przeczekać. No żart chyba. Co my tutaj dostaliśmy? To kuszę straży to mogę obchnąć, bo mi niepotrzebna. A 1,5 kilo waży. Co jeszcze tutaj dostałem? Młotki jakieś to też swoje waży, szczypce swoje waży. Kurde, no w sumie tak... Ten alchemik wstaje cały czas. Jakby nie wstawał, nie byłoby źle. No, no, niestety, moi drodzy, tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ten odcinek. No, coś tam udało nam się zrobić. Zabiliśmy tych bandytów, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Przerwę między nagrywaniami postaram się, musimy czekać też na to rozstrzygnięcie konkursu, no ale w przerwie między nagrywaniami postaram się, ile tak kusza straży, droga teraz jest, trochę podekspić postać na tych polnych bestiach głównie. Dlatego też mogę wejść w kolejny odcinek z nowym poziomem. Tak też wyglądają zadania. Pierścień Konstantina, wyzwanie Jarvisa. No trochę tutaj będziemy zwlekać z tymi. Natomiast jak wpadnie mi poziom, będzie też miał punkty nauki, żeby wydać je na siłę zapewne. Co powinno mi się dobrze przełożyć na... w sumie możemy pójść do kapliczki Nosa i od razu się pomodlić na koniec tego odcinka. Co powinno mi się całkiem dobrze przełożyć na podniesienie tego miecza. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Spotkajmy się przy kapliczce Inosa, pomódlmy się i ja zakończę ten materiał. No i moi drodzy, jestem przy kapliczce Inosa. Zapiszę tylko grę, bo chcę faktycznie, żeby zainwestowało to mi w siłę. Pomódlmy się do Inosa. No i mamy siłę plus 1, bardzo mnie to cieszy, tak też wyglądają końcowe statystyki mojej postaci w tym odcinku, 47, proszę bardzo, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyty ekwipunek. Jeśli materiał wam się podobał, pamiętajcie go polajkować, zostawić komentarze, chociażby z tym, że fajnie się bawicie na tych materiałach, subskrybujcie, no i co, słyszymy się już w kolejnym filmie, cześć!